3 maja żołnierze Wojska Polskiego podjechali do Kijowa zdobywczym tramwajem, wzięli do niewoli oficera Armii Czerwonej, po czym się wycofali. Następnego dnia Armia Czerwona zaczęła śpiesznie opuszczać Kijów, a Wojsko Polskie przedefiladowało ulicami Kijowa. 6 maja po miesięcznym marszu na tyłach bolszewickich zbuntowany 3 Czerwony Halicki Pułk Konny połączył się z Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej. 9 maja odbyła się w centrum Kijowa wspólna polsko-ukraińska defilada. Po zajęciu Kijowa 7 maja 1920 roku przez Wojsko Polskie i sprzymierzoną Armię Ukraińskiej Republiki Ludowej w mieście odkryto ślady zbrodni komunistycznej Czeka.